17 grudnia 1970 roku w pobliżu przystanku kolejowego Gdynia-Stocznia polała się niewinna krew. Od kul karabinów zginęło wówczas 44 robotników idących do pracy. Wśród nich było dwóch wejherowian, 33-letni Marian Wójcik i 17-letni Zbigniew Nastały. Każdego roku w rocznicę ich śmierci przy grobach obu wejherowian spotykają się działacze ówczesnej Solidarności, władze miasta Wejherowa i młodzież, by oddać im hołd i wspólnie z księdzem odmówić za nich modlitwę, zapalić znicz i złożyć kwiaty. W tegorocznych uroczystościach wspólnie z władzami miasta udział wzięły także władze powiatu wejherowskiego. Jak wspomina jeden z działaczy Solidarności, początkowo na grób kolegów przychodzili tylko najbliżsi. Teraz oprócz władz miasta i powiatu przychodzi również młodzież, która interesuje się historią współczesną naszego kraju, a także miasta. Szanowni Państwo, 44 lata temu, 17 grudnia, wczesnym rankiem, można powiedzieć, że trochę wcześniejszej porze niż dzisiaj, osoby z miasta Wejherowa jechały jak co dzień do Gdyni, do Stoczni Gdyńskiej, żeby rozpocząć pracę. Wychodząc na przystanku Gdynia-Stocznia, przechodząc na drugą stronę w kierunku stoczni, ZOMO, policja, milicja tamta ówczesna zaczęła strzelać do ludzi. Wcześniej w telewizji było słychać, że nawołanie, ponieważ były strajki, nawołanie, żeby ludzie przychodzili do pracy. I ludzie w dobrej wierze tego dnia, 17 grudnia, do tej pracy poszli.